Na samym wstępie tego filmu pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, ponieważ na 300 łapek rozlosujemy sobie pakiet Króla na przyszłą edycję Niebobloka. Ta edycja, można powiedzieć, dobiega końca. W tym odcinku dowiecie się, kto wygrał, jakie wyspy były najładniejsze, a zarazem najbardziej funkcjonalne i w jaki sposób ocenialiśmy. Zrobiliśmy sobie trzyosobowy skład, w który wchodzi oczywiście naczelny zadymiarz Jakub, czyli Kupson, oraz Bynio. I w trzy osoby ocenialiśmy wszystkie wyspy. Ja już dłużej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A więc jak widzicie, znajdujemy się właśnie na wyspie, która zajęła pierwsze miejsce i chciałbym wam mniej więcej powiedzieć, jak ocenialiśmy te wyspy. Słuchajcie, były główne kryteria. Jak wiecie, konkurs polegał na tym, kto zbuduje najładniejszą, a zarazem najbardziej funkcjonalną wyspę. No i oczywiście w miarę logicznie, jeśli na serwerze się zarabia z farm i te farmy muszą być duże, no to proporcjonalnie, żeby też były do serwera, a nie, że postawicie sobie tam cztery kawałki farmy i w sensie, wiecie, takie cztery pola i to będzie wszystko. Więc znajdujemy się na wyspie właśnie, która otrzymała pierwsze miejsce, czyli wygrywa główną nagrodę. Wszystkie nagrody oczywiście możecie znaleźć sobie na Discordzie, ponieważ jest całkiem ładna designowo według nas i według nas zajęła pierwsze miejsce oraz jest bardzo funkcjonalna, między innymi dzięki takim przejściom. Na tej wyspie tak naprawdę nie potrzeba flya nawet, żeby grać na serwerze, więc jest to mega duży plus. Wszędzie są zrobione przejścia, możemy tutaj przechodzić z farm do farm. Są tutaj różne budowle, między innymi jak widzicie taki ciągnik bardzo fajny i bardzo mi się tutaj spodobał ten efekt tego dymienia z komina. Tutaj oczywiście Xaxa top 1, no i tym razem się to sprawdziło. Mamy tutaj również taki domek. W tym domku co prawda chyba akurat nic nie ma, ale nie jestem pewien, bo nawet szczerze chyba w tym domku nie byłem. Okej, tu jest takie coś zrobione. Tu jest stołniarka, czyli też jest funkcjonalne. Okej, bardzo fajnie. Nawet szczerze akurat tego budynku tutaj nie sprawdzaliśmy, jak ocenialiśmy z administracją. Tutaj jest bardzo fajny. To mi się najbardziej chyba spodobało, tak szczerze, z wszystkich tych wysp. Jest to taki kostek. Jest to taki kostek. Jak myślicie, co znajduje się w środku? W środku znajduje się, moi drodzy, spawner creeperów. Znaczy nie creeperów, boże, co ja powiedziałem? Spawner szkieletów. Przecież to jest szkielet. Więc bardzo fajna rzecz. Jak widzicie, tutaj główną uprawą tak naprawdę jest pszenica i trochę, no, można powiedzieć, że na tej wyspie akurat jest, no, są kaktusy, tak, do góry jest tutaj pszenica. Mogłoby być tutaj troszeczkę więcej tych jakby farm, ale ze względu właśnie na to, o, tu jest bacon w ogóle ukryty. Boże, jak pięknie ukryty bacon. No zobaczcie, nic nie widać, że tu są, jakie tu są bloki w ogóle postawione. Chyba bloki diaksu, nie wiem, bo jest tak zabudowane kratka w kratkę, że nawet spojrzeć się nie da. Bardzo fajne. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Tak wygląda wyspa, która zajęła właśnie pierwsze miejsce. Myślę, że jest to całkiem uczciwy wynik. Po prostu nam przypadła oczywiście jak najbardziej do gustu. Jest najbardziej ładną i najbardziej funkcjonalną wyspą zarazem z wszystkich. No i co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że powinniśmy przejść już do kolejnej wyspy. Generalnie, jeśli chcecie odebrać nagrody, to zapraszam na Discorda. Wszystko oczywiście zostanie wam nadane. Dobrze, teraz jesteśmy już na drugiej wyspie, czyli top 2. Ta wyspa zajęła top 2, można powiedzieć, tylko przez to, że nie miała tych przejść, tak? Wszędzie tutaj, no tutaj mamy przejście, które nas prowadzi do wyjścia i możemy sobie tutaj chodzić dookoła. Natomiast nie ma tutaj przejścia na farmy, które są pod spodem, ale to za chwilkę wam pokażę. Więc tutaj naprawdę bardzo duży minus, gdyby te przejścia były takie, żeby też można grać tu, powiedzmy, bez flya, to na pewno ta wyspa miałaby pierwsze miejsce, bo designowo, no to tutaj ewidentnie najwięcej punktów z wszystkich uzyskała. No natomiast tutaj te przejścia troszeczkę zaniżyły i wylądowała ta wyspa na miejscu numer 2. Oczywiście wiecie, to jest jakby nasza taka prywatna ocena, więc jeśli komuś się to nie podoba lub ma inne zdanie na temat wyników, no to może sobie to zachować dla siebie, ponieważ ocenialiśmy to indywidualnie jako administracja i nam tak po prostu przypadły wyspy do gustu. Więc to jest drugie miejsce, czyli tutaj chłopak zgarnie sobie stówkę plus oczywiście tam 50 zł voucher. Wszystkie ranki macie rozpisane też na Discordzie, więc możecie sobie zobaczyć. Myślę, że to jest bardzo fajna wyspa. No i gdyby nie to, że ta farma nie jest w żaden sposób połączona i nie ma tu też spadu, bo myśleliśmy, że może tutaj w jakiś sposób można sobie spadem zejść. Gdyby faktycznie to był spad chociaż na dół, to już na pewno ta wyspa miałaby pierwsze miejsce. No natomiast tutaj bez flya ciężko byłoby się dostać na te farmy, ale to są jedne z najładniejszych farm, które tak naprawdę są na serwerze i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Natomiast no też zauważyliśmy tu jedną rzecz, że nie zostały dokończone zegary. Gdyby te zegary były dokończone i gdyby były te przejścia, to na pewno ta wyspa miałaby top 1, bo jak widzicie, tutaj brakuje tych klocków, a z jednej strony zegar jest wykończony w środku i
I jest całe. No może też brakło kwarcu, tak? Tutaj jednak bardzo dużo tego kwarcu poszło. Natomiast wydaje mi się, że i tak bardzo ładna wyspa. I tutaj możemy powiedzieć śmiało, że jeżeli chodzi o farmy, to praktycznie też jest wszystko. Tak naprawdę tylko i wyłącznie te przejścia zaniżyły i nie ma tutaj pierwszego miejsca, jeśli chodzi o tą wyspę. Dobra, przejdźmy już na trzecią wyspę. Będzie to ostatnia wyspa, wyspa, która zajęła top 3, czyli trzecie miejsce, ale również ma fajną nagrodę, więc idziemy. Dobra, więc znajdujemy się teraz na trzeciej wyspie, czyli SFFF, która zajęła trzecie miejsce w naszym konkursie i jak widzicie wygląda ona mniej więcej w ten sposób. Natomiast tutaj sekcja designu jest podzielona i jakby wszystkie farmy znajdują się poniżej. Przedstawię wam oczywiście tylko te top 3 miejsca, bo nie chciałabym się przedstawiać wszystkich wysp. Niektóre wyspy, powiedzmy sobie szczerze, w porównaniu do tych, które wam pokazuję, no nie miały w ogóle podjazdu, więc wypadły tak naprawdę z tej topki. Ale dobra, idziemy zobaczyć sobie jeszcze na dół, no bo design designem, jest tu całkiem ładnie, fajnie jest to wykończone, ale oczywiście również jest ta funkcjonalność zachowana, więc możemy sobie tutaj na spokojnie przejść. Tutaj jest jakaś przepalareczka, tutaj proszę państwa jest kopareczka, ale możemy iść na dół i na dół dojdziemy sobie do farm. Tutaj oczywiście mamy farmy, to chyba standardowo, każdy wie jak farmy wyglądają, ale również możemy sobie spłynąć wodą i tutaj jest naprawdę duża, duża farma pszenicy, więc no też można powiedzieć, że to jest faktycznie, no tutaj nie urosły te nasionka, co prawda widać, że to było chyba dosiane potem, ale jest ta funkcjonalność zatrzymana, tak, bo jeśli mamy małą farmę pszenicy i na przykład małą farmę kaktusów, no to wiadomo, że jest to dosyć słabo, ale tutaj na spokojnie, nawet posiadając taką jedną farmę dużą pszenicy i taki design, można byłoby spokojnie zarabiać sobie fajne pieniądze tutaj na Skyblocku, więc jakby to też braliśmy pod uwagę w ten sposób. No i słuchajcie, no tak wygląda topka. Możecie oczywiście w komentarzach napisać, co sądzicie o tych wyspach i której wyspie wydalibyście top 1. Natomiast tak jak mówię, była to nasza jakby administracyjna decyzja, więc w ten sposób wybraliśmy i myślę, że warto brać udział w takich konkursach, tak? Ktoś tutaj się postarał i sobie zgarnie fajną nagrodę. Dobra, ciekawe co robi ten przedmiot. Chyba nic. Znajdujemy się właśnie też na wyspie numer 4, czyli wyspa, która zajęła czwarte miejsce. Jest to również jedna z wysp najładniejszych tak naprawdę na serwerze. Natomiast niestety jest tu bardzo mało farm. Te farmy są takie, no można powiedzieć, no nie skyblockowe, tak? Wiadomo, że ktoś posiadający taką farmę, no ciężko byłoby mu tu farmić na tym i ciężko byłoby tu jakąś fajną kasę zarobić. Pod spodem no też tutaj nic nie ma, bo to jest typowo wybudowany, widać design. No i niestety za ten brak tych różnorodnych farm takich, no zostało nadane mniej punktów. Ale gdyby te farmy tutaj były, również ta wyspa prawdopodobnie znajdowałaby się w topce. Jest to wyspa Cape Bud. Także słuchajcie, tak to wygląda. Jest tutaj również kopalnia, którą muszę wam pokazać. Słuchajcie, przejdźmy do kopalni. Generalnie naprawdę, design jest tutaj bardzo ciekawy, tylko jednak brakuje tych farm. Czekajcie, co tutaj pisze, to jest bardzo ważny cytat. Stary, wiesz ile pustaki kosztują? No właśnie. Widzowie, wiecie ile kosztuje pustak ceramiczny? Możecie napisać w komentarzu. Jeśli chodzi o top 1 kasy, jest to gracz LNIG i wygrywa on oczywiście zestaw króla na następną edycję, więc myślę, że to całkiem spoko. Jeśli chodzi natomiast o najbogatszą wyspę, jest to wyspa Cash, która ma po prostu najwięcej pieniędzy, więc wygrywa ona voucher na 200 zł do sklepu oczywiście na przyszłą edycję, więc mam nadzieję, że to odda. Niestety mam też smutne informacje na koniec tego filmu. Wiem, że pewnie niektórzy będą o to wkurzeni, ale niestety nie byliśmy w stanie nic z tym zrobić. Nie będzie nagród za topkę spędzonego czasu oraz top 1 PvP, ponieważ totalnie wykrzaczyły nam się bazy danych. Znaczy bazy danych, po prostu mieliśmy pewien problem techniczny i nam się nadpisały dane, nie mogliśmy już tego odzyskać. Nie mamy pojęcia, kto był pierwszy w PvP, kto był pierwszy w stopce czasu, bo no po prostu tak głupio wyszło i nie jesteśmy w stanie po prostu nadać uczciwie tych rank, więc te konkursy na tą edycję zostają odwołane. Na pewno na przyszłej edycji się one pojawią i mam nadzieję, że już nie będzie takiego problemu z podliczeniem takiej topki. Więc za to was przepraszam, no ale niestety już z tym nic nie jestem w stanie zrobić. Oczywiście dziękuję wszystkim za edycję, aktualnie jestem sam na serwerze. No prawie miesiąc minął, można powiedzieć, od startu, więc też się nie dziwię. Mam nadzieję, że na przyszłą edycję dodamy jakieś fajne rzeczy, mamy dużo planów, na pewno dużo rzeczy chcielibyśmy dodać.
i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast wiem, że następna edycja nie będzie za 10 miesięcy, tak jak były to przerwy pomiędzy tą a tą poprzednią, więc drugą edycję można udać, znaczy można zaliczyć, mam nadzieję, do udanych. Start był idealny. Mam nadzieję, że na trzecią edycję również wpadniecie i no, zrobimy rozpierdziel. Oczywiście w tym filmie byłoby to na tyle. Ja się z wami żegnam i słuchajcie, jeśli wygraliście, albo ty wygrałeś właściwie, zapraszam na Discorda po odbiór nagród. Oczywiście chodzi o pieniądze. Ja się z wami żegnam, mówił Buźka.